I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. Hejka, hejka, kochani, i widzimy się ponownie. Dzisiaj przyszedł czas na ulubieńców marca. Dawno nie było mnie ulubieńców, bo ich nie nagrywam tak stricte regularnie, ale dzisiaj tych troszeczkę ulubieńców mam. Więc, aby nie przedłużać, zaczynamy. Była promocja w Superfarm, jest 50 na taupę. I tak stwierdziłam, że zakupię sobie jedną serię z taupy. I tak zrobiłam. I był to, bo już mi się skończył, krem nawilżająco odprężający. Mililitrów ma 40. Tak on właśnie wyglądał. Bo już go po prostu zużyłam. Był biały. Ale powiem Wam, że świetnie nawilżą. Ale zacznijmy od początku. Oczyszczałam twarz nawilżającym kremem do mycia twarzy i oczu. I tak, po prostu umyłam twarz najpierw pianką, później zabrałam się za mycie twarzy tym żelem, tym kremem, nie żelem. I ten krem, o dziwo, zostawił taki fajny filtr tego nawilżenia. Troszeczkę jakbym miała wrażenie, jakbym nie doczyściła twarzy. Dlatego później jeszcze raz usuwałam go wodą wacikiem, ale mimo wszystko pozostawiał, jak się później przekonałam, bardzo fajny efekt nawilżenia twarzy. Dlatego też trafia tu u mnie. Jest go 150 ml, dlatego mam go, o, teraz nie poruszałam, ale myślę, że z tyle go gdzieś ma. O, tak z tyle. Dla mnie bomba, powiem Wam, że naprawdę bomba, bo jak ja miałam tak suchą twarz, to teraz bym powiedziała, że jest super nawilżona, aż bym powiedziała, że zaczęłam się robić strefa P. Także to no, trafia do moich ulubieńców, bardzo polubiłam go i w ogóle tą serię. A seria to jest Dermo Face Hydrating z wodą związane. I tak. Po tym, kiedy już umyję tą twarz kremem nawilżającym, stosuję, o dziwo, pierwsze, co w ogóle, co jak tam w sklepie, co to w ogóle jest? A to jest nawilżająca płynna esencja pod krem. Pierwsze co? Co? Pod krem? I tak też właśnie, mililitrów jest 75. O, no więc go na dnie troszeczkę. Tak, bo nie pamiętam cen, bo to było tak, że inne były na półce, inne były jednak później na paragonie i tak też właśnie ta esencja do mnie trafiła. Używając jej, ona daje taką lepką warstwę, pozostawia na twarzy po to, by po prostu następny krem się, czyli ten, lepiej wchłonął i faktycznie tak jest. To jest ten krem nawilżający, krem nawilżający do twarzy i esencja. I właśnie go, te produkty używam w tej serii, tej kolejności. Z tej serii w tej kolejności używam te produkty. I uważam, że ta seria jest naprawdę fajna. Mi się sprawdziła. Dajcie mi znać w komentarzu, czy też mieliście kontakt z taką esencją pod krem. Mnie to zdziwiło, zaciekawiło, wykorzystałam, sprawdziłam. I dla mnie efekt przyniosło. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o serię z taupy. Dla mnie się sprawdziła ta seria Hydrating. Z powrotem pokażę Wam mój ulubieniec, który przewija się co jakiś czas. To jest to mleczko do makijażu z Miksy, które mi nie szczypie w oczy, nie uczula. Dla mnie jest genialne. Próbowałam wielu innych zamienników. Non stop wracam do Miksy i tą serię, tą Miksę polecam dla wszystkich alergików, uczuleniowców, dla wszystkich, którzy mają problem z demakijażem twarzy. Dla mnie to jest bomba. Wracamy do nawilżenia, tym razem Palmers, o, odwrócę, czyli to jest balsam do ciała nawilżający z olejkiem kokosowym. Powiem Wam tak, na pierwszy rzut super pachnie. Ale po jakimś czasie ten zapach się po prostu robi uciążliwy. Tak, robi się uciążliwy, ale faktycznie pachnie typowym kokosem. Nie jakimś tam mleczkiem, tylko takim kokosem. Nawilża super. Nie mogę tutaj, jeżeli chodzi o nawilżenie, nie mogę nic powiedzieć, bo nawilża naprawdę super i jest mega, mega wydajne. To nie jest tak, że jest marzec i ja takiego w marcu używałam, bo ja go używam chyba od stycznia. Jest to już trzeci miesiąc, a mam go, powiem Wam, że
no tyle zużyłam, tak, tyle jeszcze jest. Pojemność, gdzie jest ta pojemność? No pokaż mi się. 250 ml. Także mi się sprawdziło, dla mnie jest rewelacyjne po prostu. Czas na antyulubieńca. I zgadnijcie, jaka firma? Topa. Jakie serię Hydratif uwielbiam, tak seria Idealik mnie nie zaszokowała, nie zachwyciła i uważam, że jestem z nią na nie. A mówię tutaj o kremie BB upiększającym, który pozostawia ślady. Mimo, uwierzcie mi, że dobrze go rozprowadzę, to ciemnieje i robią się takie placki. Chciałam ten krem, ponieważ do pracy, do sklepu nie maluję się, od raczej od święta albo do jakiejś okazji, czy mi się chce. Tak, to się nie maluje. I chciałam takiego BB, żeby coś wyrównało, ale jednak mi tutaj nie przyniosło korzyści. Bym powiedziała, że jestem po prostu niezachwycona tym produktem, że jest, mi się nie sprawdził. I no, ja go nie polecam, jeżeli chodzi o stosowanie na mojej skórze. Nie sprawdził mi się, niby jest lekki, niby jest na dzień, ale dla mnie nie. No i moi drodzy, to by było tyle, jeżeli chodzi o tych ulubieńców. Nie ma ich dużo, no ale pokazałam Wam i Taupa była ulubieńcem i antyulubieńcem, także wszystko zależy od serii, od produktu. Jeżeli Wam się podobał mój filmik, to zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, no a my się widzimy w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć!